Cześć, siemano wam, z tej strony Chaos. Zagramy dzisiaj sobie w Hawks of War, grę, którą lubicie, którą uwielbiacie, a przynajmniej ja ją uwielbiam. I zaczniemy sobie od takiego czegoś jak zamiana ludzi, bo już próbowałem teraz to nagrać, ale mnie wywaliło. Swap position. I to chyba będzie jabłko. A jak nie, to trudno. Damy sobie trochę inaczej. Nie chcę zmieniać nazwy. Chcę swap position zrobić. O. Okej, okay. I będziemy cię w takiej kolejności. Chociaż nie, ty będziesz gdzieś tutaj. Chucky będzie tutaj. I lecimy. Start mission. Wtedy snajpera nam powinno dać na wieżyczce i będziemy mieli większą przewagę. Mamy z Australię. W dzisiejszym odcineczku, jak fajnie, że na ekranach wczytywanie jest 60 fpsów, a w grze już tylko 20 maksymalne możliwe do przechwycenia. Patrzcie, 60 i 20. Dobra, spadamy. To jest nasza nowa mapka. Kto jest na górze? Tak się sprawdzało. Chucky, spoko, czyli drugi jest na górze. Czy to losowo wybiera? Nie mam żadnego pojęcia, kogo to wybiera. Ale mamy teraz inne ustawienie. Tam jest jeden z przeciwników. I spróbuję go sobie postrzelić. Pięknie trafiony. Dostał za 20. O, i na tym się nie skupię. Skupię się na tamtym. Może coś doleci. Chociaż nie, raczej nie doleci. Dobra. Ale patrzcie, co ma Sapper. Sapper ma takie coś, że może sobie wejść w pole minowe. My sobie to pole minowe przejdziemy, żeby zebrać coś stąd. Nie wiem, co to będzie. Super Airbust. Aha, dobra, już wiem, co to jest. Także skorzystamy sobie z Super Airbust. I zużyjemy go sobie na ciebie. Mam nadzieję, że trafię. I nie chodzi ci daleko. Oby wyszło. Mamy tylko jedną sztukę. Idealnie będzie? Jak nie, to sobie zrobimy tak. Jest po nim. Tak. To jest właśnie ten jedny strzałowiec piękny. Uwielbiam go, szczególnie jak oni są w kupie. Mam jednego mniej. Ten się chowa. Snajperzy są dziwni w tej grze. Dobra, lecimy sobie po paczuszkę z apteczką. Apteczki zawsze spoko. Tym na górze już się za bardzo nie trzeba przejmować. Został tylko jeden, będzie się z nim długo strzelało. Chociaż... tak, ja zrobiłem wcześniej coś głupiego. To da radę zrobić i będę musiał to zrobić później, ale to zrobię snajperem. Na razie sobie postrzelamy do nich. Co, już się zmęczyłeś, Alpi? Powinno wejść. Nie weszło. Czyli dalej trzeba było strzelić. Bombardier. On ma świetną pozycję do strzeliwania tutaj. Kurde, to jest straszne. Szczególnie, że on może z moździerza walić tak fajnie, a ja dużo nie mam strzelania z moździerza, w sensie mam gorszą pozycję, bo muszę bardziej wcelowywać niż on, bo on ma wszystko na tacy. Z bazuki może do nas walić tak, o, jak by chciał. Dobra. Medyk teraz też ma fajnie, bo ma karabin ze strzykawkami i w ogóle. Gdzie oni są? Dobra, tutaj jest ten. Ja powal. Pięknie trafiony. Co prawda już jest poza zasięgiem, ale może gdzieś wróci, może będzie chciał kogoś ustrzelić. No, będzie true. O, granaty się do tego bardzo przydają. Hehehe, miny. No dobra, kończysz truć? Skończył truć. O, ale jest ładnie wystawiony za to. Nie, nie jest. To ja muszę zrobić takie coś, co się nazywa sabotażem. Tak, sabotażowałem sam siebie.
tylko po to, żeby pójść na górę. Gdzie snajper idziesz? Będziesz do mnie strzelał? Aha, kurde. To nie fajne. Kogo strzela? Bombardyra. Alpi. No i po to są tutaj te budynki, żeby się za nimi chować. A little gift for you, Johnny. Walimy tak. Nie doleci, kurde, słabo zająłem. Jeszcze w siebie dostanę. Nie, nie dostałem, na szczęście. Ale było blisko. Ta, ten wali, popatrzcie. Zobaczmy, że tam jest wielu i będzie walił po środku gdzieś. No ale to mu nic za bardzo nie da, tak naprawdę, chyba. Dało, bo w miny walił. Miny jednak też dają. Dobra. A ty możesz przejść na drugą stronę? Fajnie by było, jakbyś mógł tutaj przejść na drugą stronę. Nie możesz przejść na drugą stronę, z tego co widzę. No nie, bo tutaj cię klaśnie. A dużo mam życia? Dużo mam życia. Patrzcie, nic mi się nie stało. Dobra. Mam tutaj jednego pana z głowy. Zadałem mu taką niespodziankę. To się nazywa Mino TNT. Mino TNT, Mino TNT. Będzie podwójny boom. Nie, nie będzie. Najpierw wybuchła bomba. Znaczy, najpierw TNT wybuchło, niestety. Myślałem, że jak podłożę miny, to wybuchnie jedno i drugie naraz. Trochę smutne. Ale widzicie, uczymy się czegoś nowego. Będę pamiętał na przyszłość. A ty co zrobisz, koleżko? Bo tak tu się schowasz. Szkoda, że nie można mapy sobie ustawić tak, żeby widzieć, co się dzieje dookoła. Tylko trzeba widzieć, co on widzi. A on się nigdzie nie patrzy. On wie zawsze, bo to bot wie, gdzie stanąć, gdzie strzelać, skąd strzelać i patrzy. Będzie strzelał, czy co będzie robił? Będzie strzelał. Tak? Nie. Myśli. Schowa się najlepiej do skrzynki, będzie mi dobrze. Będzie strzelał. Myśli, jak myśli, to będzie strzelał. No, Kairosa. Ja za bardzo jestem powystawiony na tych snajperów. Tam jest ninja. On się nazywa ninja. Chińskim ninjom. Gdzie ten chiński ninja jest? On tu gdzieś na górze był. Tam o. Ja gram teraz Kairosa? Jeden jest tam. Dobra, tamtego wykończmy. O nie, ten jest wykończany. Jest zostanę tutaj. Schowam się, bo nie wiem, gdzie tam ten się podziął. Zgubiłem go. Może trafię. Jeden dostanie. Za 18. No dostał chociaż. Chociaż tyle. Gdzie ty uciekasz? Wiecie, że macie tam dami przewagę. Ja bym to z waszej strony tak rozegrał, że nikt bez moich nie cierpiał. Myślisz się? Dobra, chyba teraz Chucky będzie grał. Nie jabłko, jabłko będzie grał. Jak tam sprawa ze mną? 72. Dobra. Z nami jest trochę słabo. Ale ja skorzystam z apteczek, które tu są, nie będę sabotażował się. Aha, i ty jesteś tutaj. Patrzcie, znalazłem go. Wrzucamy na fulla, powinno dolecieć. Mam nadzieję. Ach, za mocno rzuciłem jednak. Jednak to było za mocno. No nie, snajpera. Mam nadzieję, że mi snajper nie poleci gdzieś daleko.
I to był twój trzeci strzał chyba. Troszeczkę zrąbałeś. No. To jesteśmy do przodu. Idziemy na górę. Coś ci zabierzemy, może bazulkę się uda, byłoby fajnie. A nie, poczekaj, bo ja mam teraz dwa brania. Dwa pobrania. To zabierzemy ci może bazulkę, pistolet. Może tego nie masz. Trotter? Co to jest trotter? Bazooka i trotter. A, dobra, masz pistolet. To załatwimy cię w ten sposób. Don't go out on the moors. No kurde. Miał wpaść prosto na miny. Whatever. Trzeba tego wykończyć. Powinno wejść, chociaż nie jestem pewny. Nie umiem strzelać jeszcze tymi. To kwestia wyuczenia się. Chociaż... O, widzicie, jest jednak ok. Piękny dostał. Ninja się chowa. No to trzeba ninja zaskoczyć. Zrobimy go na szar. Widzicie, rozwalimy mu najpierw skrzyneczkę, a później jego. Tak grają saperzy. Znam jeszcze dwóch. Może uda się znowu przeżyć tą drużyną, chociaż to będzie bardzo trudne. No, I nie, can't bear to look. Teraz Alpi będzie czaskał. No, Alpi, wykonisz go. Czterdzieści trzy. Zebrałem raptem mało trochę. Tenko. A ten też ma 20. Dobra. Dobra, to ja idę, uleczę tego Alpiego. I wykończymy naszego kolegę tutaj. W końcu medyk musi się do czegoś nadawać. Patrzcie. Patrzcie państwo, to zorganizujemy. Ciach. Masu, masu. Jako sobie radzi jako medyk. Tak, ma 70 HP. Ciebie wykończymy Najda? Nie, nie będę ryzykował Najda. Walimy z karabinu. Jep. Sorry, sir. I hit. I został już tylko snajper. Co zrobi snajper? Kto teraz będzie? To nie medyk. Teraz powinien być snajper mój, więc powinniśmy sobie dać radę i go wykończyć. Będzie strzelał? Będzie. Feroz. No tam jest. No, patrzcie, jaki snajper. Tylko trudno wycelować z takiego daleka. Nie wiem, czy go trafię teraz. Boję się, że nie. Ale może go trafię. Dostał! Jest! I gram, wygraliśmy na perfekcie. Pięknie. Boom. Dum, dum, Kairos.
Chucky, Alpi, Jabłko i ja. Dzięki wam za oglądanie tego odcineczka. Mamy level complete i survival bonus. Zapisujemy i Oingrund. Hip hip hurray. Dwa punkciki. Możemy Chuckiego zrobić w górę, albo możemy czekać. I chyba poczekamy. Ja jeszcze sobie ich pozamieniam. Swap position. Swap position. Tak, i to będzie najlepsza, ta, najlepsze ustawienie chyba, jak mi się wydaje. Nie bardziej ekonomiczne. Zapisujemy sobie save game. Ciach, ciach, confirm i dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i tak dalej. Dzięki wam za oglądanie. Cześć!